Na bieżąco monitorujemy postęp prac na skwerze pod dworcem PKP w Szczakowej. Z biegiem czasu i włożonego w remont wysiłku widać coraz większe efekty inwestycji. Sam skwer do czasu rozpoczęcia prac był jedynie zarośniętym i zaniedbanym kawałkiem placu, w którym mieszkańcy Szczakowej spotykali duże ilości opakowań po alkoholu. Czas jednak biegnie, remont postępuje, a my obserwujemy już coś, co śmiało będzie można nazywać urokliwym miejscem w centrum tej dzielnicy. Obecny etap prac obejmuje szeroko pojęte ogrodnictwo. Sadzone są kwiaty, drzewka oraz inne rośliny ozdobne. Sam skwer jeszcze ma przed sobą instalację małej infrastruktury, takiej jak ławeczki czy kosze na śmieci. Fontanna, która jest w centralnej części tego miejsca, zmieniła swoje przeznaczenie. Teraz zasypana ziemią będzie funkcjonować jako klomb, w którym również posadzone będą rośliny ozdobne, ustawiona będzie lokomotywa i rzeźba chomika. Wokół zejścia do schronu stawiana jest również drewniana ścianka, na której pracownicy muzeum zainstalują materiały nawiązujące do historii Szczakowej i kolei.